Cześć, zapraszam do kolejnego odcinka z Medieval Dynasty. Odcinek 19 już. Za niedługo będzie 20 aż. Nie pamiętam, co my tutaj robiliśmy, na czym skończyliśmy. Widzę, że jest koniec zimy. I chyba mieliśmy się szykować do czegoś. Pieniędzy mamy mało. Ale nie wiem, czemu muzyczka mi tutaj nie leci. Coś tu się chyba zepsuło. Nie no, jest 80%. Chyba przez to, że się dzień skończył, to jest bardzo cicho. Dobra, zjedzmy sobie, napijmy się. Nie wiem, czy my nie ocieplaliśmy domów, a mieliśmy zbudować dom. O, teraz mi się już przypomniało. Mieliśmy przygotować dom, żeby sobie zrekrutować jakieś ludzi. Chyba na rolę nawet, jak dobrze pamiętam. Dziwnie tak jakoś bez muzyki. Musisz się ogrzać, zaraz nie będę musiał. Dobra, my chyba mieliśmy wszystko na ten dom. Wystarczy go w sumie tylko zbudować. Jak my stoimy z reputacją? Okej, okay, czy nie masz tak źle? Dobra, to damy jakoś radę. Na pewno będziemy potrzebowali kamienia, jakieś te futra, to możemy wyrzucić. Gnoju trzeba dużo przerobić, bez sporo. Kamienia poproszę. My chyba w kopalni byliśmy wtedy. Tego tak dużo mamy nazbierane wszystkiego. Ciocho, wdech i wydech. Kurde, w ogóle będzie trzeba zapłacić ten podatek. A my na razie tak biednie trochę tutaj żyjemy. Choć powinniśmy mieć chyba zbiory z tego, z pola. To damy radę jakoś. Muzyką chyba zepsuło. Zapiszmy. I teraz dajmy ją z powrotem. Oni jakiś update chyba coś tam wypuścili. Że tam ma dużo mniej jedzenia się dostaje za to jakieś jedzenie. Ciekawe jak to faktycznie wychodzi. Muszę to przeanalizować jeszcze trochę. A coś się chyba tutaj pokrzeniło. Jeszcze mam jakieś ściany. A, miałem zostawić sobie te ściany. Dobra. Trudno. Dobra, tu dechy mamy. A czy kłody? Elegancko. No, ten odcinek będzie taki dosyć żwawy. Będziemy musieli dużo zrobić. Tym bardziej, że skończymy ten dom i pójdziemy spać. Weźmy nasze dechy. Nie wiem, ile tam ich trzeba. Mogliśmy sobie zostawić jedną ścianę niedokończoną, żeby ją stryknąć, ale no już trudno. Bonus nam zleci do budowania. Możecie dać w ogóle w komentarzach odnośnie pola, jak wy się tam przygotujecie na wiosnę. Jakie pola sobie robicie. Ja to was niestety patrzę na razie tak bardziej pod zarobek, pod jakieś wytwarzanie. Czy w sumie też potem pod zarobek, pod levelowanie osadników. Jakiś tam na przykład cebuli, buraków, takich rzeczy gdzieś nie sadzę. Ale zawsze w grach kombinowałem, żeby jakoś wszystko gdzieś tam jak najlepiej się opłacało robić. Czasem estetyka schodziła na drugi plan. W sumie zawsze schodziła na drugi plan. A, musimy tą miksturkę kupić w ogóle do tego wychodka. Gościu się strupa jakiejś zupie. To jest jak się bierze jedzenie od nieodpowiednich osób. Bez kwalifikacji. No nie, coś mi tu spędzi twarz. Dobra. Tu jesteśmy wyładowani. Kosa w pogotowiu. Gdzie jest nasza kosa? No i co? Musimy się zdrzemnąć. I na pole od razu rura.
Ja wiem, że zimno, teraz się ogrzeje. No, teraz to będzie grubo. Udało ci się przetrwać pierwszy rok. A jeszcze trzeba podatek zapłacić. Popełniłem jeden błąd. Ej, czy te pole jest nie do zbioru? Czy mi się teraz wydaje? Przez to, że ta pogoda jest taka jakaś. Nie no, do zbioru to jest. Jakieś takie ciemne to jest. Czemu to jest zielone? O nie, a to nie wyrosło jeszcze. Houston, mamy problem. Dobra, to musimy zrobić inaczej. Musimy zmienić trochę nasze plany. Żeby nasi rolnicy mieli co robić. Może odtąd puścimy pole? Ale może tak bardziej prosto, żeby to leciało. Tak. O nie, jedno dalej. Kurde, czemu ja tego nie ogarnąłem, że te pole o jeden miesiąc, znaczy jedną porę roku ja się walnąłem. No dobra, w szczycie mogę to tak zrobić. Kurde, burak ze mnie. Na ile te pole można sięgnąć? 15. Dziesięć, dwanaście. Czternaście na 14. Nie, może spoko wyglądać, choć. Dobra, bo zrobimy te 14 na 14, niech będzie. I tutaj sobie oznaczymy to jako len. Kurde, no nie tak to miało wyglądać. 200, okej. No zepsuło mi to całą koncepcję, muszę przyznać. Siołki jeszcze tutaj nic nie wyrosło. Dobra. No dobra, no teraz to ja nie wiem trochę, co mam zrobić. Na pewno i tak pójdziemy do miasta zrekrutować jakichś ludzi. A potrzebowalibyśmy kupić trochę lnu. I może nawozu troszkę. Znaczy nawóz może starczy tak w sumie na styk. No dobra, no coś wymyślimy. Nasze drzewka tu gdzie rosną. Kurde, no. My jakieś młotki robiliśmy, ale to chyba sprzedaliśmy w poprzednim filmiku, mi się tak wydaje. Tego mamy dużo. W sumie nie mamy niczego dużo. Ej! Czemu te worki są takie drogie? Oni coś zmienili. No ale po co tak dali drogie te worki? Co oni oszaleli? Ciekawe. Co tu się jeszcze pozmieniało w takim razie? Kanina jest. Miedź chyba jest trochę droższa. Wydaje mi się, że tańsza była. Budacyny. No, coś tu się pozmieniało. Dobra, moglibyśmy z tej skóry trochę też zrobić worków w razie co. I też trochę na tym zarobić. No i byśmy skoczyli do tego miasta, no.
A jak w ogóle stoimy z tym opałem w tym wszystkim? No opał i jedzenie starczy, dobra. To tak, robimy trochę tych worków. No, trochę pokrzyżowało to wszystko moje plany. Ale może jakoś z tego wyjdziemy. Na koniec najwyżej tego pory roku spróbujemy zapłacić. A jak nie, to będziemy mieć debet. I zapłacimy kiedyś. Już mu coś brakuje, no nie wiesz komu, czego. O, czwarty level, co robić? Brak zasobów. Sztabki nie ma. Jak gościu nie robi sztabek, to nie ma, no. Liczą, że on jeszcze tak wolno to robi. No nie mamy tych worków. Przecież ten gościu powinien nam dużo robić tych worków. Ale czemu oni tak cenę dźwignęli tego? Te też zdrożały, bo były po 12. Wydaje mi się, że oni się coś chyba pomylili, bo wątpię, żeby taką dużą cenę dali. Z 80 dźwignęli nas 200? To przecież to będzie taki zarobek. To musieli też coś ruszać z levelami. Będę musiał aż to zweryfikować sobie na osobnym zapisie. Bo w takim razie to będzie grubo. Jeśli tam się nie zmieniły wymogi składników, to... to może być jeden z najlepszych sposobów na kasę i najprostszych. Bardziej, że te worki są w miarę lekkie. Bo one kilo ważą? Pół kilo? A i będziemy trochę strugać to. Kurde, teraz jestem mega jakoś zaciekawiony tym wszystkim. Żeby to się w ogóle odkrzeniło. Będziemy chyba strugać pół odcinka. Strugamy worki, więc to też jest w ogóle ciekawe. Zaraz podejdziemy do szwalni, zobaczymy faktycznie, o co z tymi workami chodzi. Chyba, że oni jakoś podźwigali względem levela produkcji, ale... ja muszę przejrzeć za ten czas te rzeczy, bo naprawdę mnie to ciekawi. W takim razie, no, będzie się to bardzo opłacało robić i będzie trzeba polować. No i na pewno lnu zrobić bardzo, bardzo dużo. O, level produkcji nam skoczył. Ekspert rzemiosło, budownictwo. Rzemiosło na pewno. Nie kondycji przybudowania. Ile my to jeszcze możemy dać punktów? Jeszcze trochę możemy, nie ma. 4, 2, 5, no jeszcze 2. Ekspert w szyciu będzie spoko. No, zobaczmy w ogóle. A tu jest szwalnia. Pokaż na gościu, spadaj. No to oni oszaleli, nie? Kurde, no. Coś im się tutaj porobiło w główkę. Bo. Teraz robimy tak. A, skóry nie wziąłem, fajnie. Ja jeszcze sprawdzę jedną rzecz, czy oni czasem się nie pieprznęli, bo... ruszyli to, a często się do niektórych rzeczy po prostu nie powinno ruszać. 290. Czy tutaj po prostu dużo ekspa teraz w produkcji nie ma? 298 było, nie? 5 sekund się robi taki worek, to jest w sumie szybko. Zobaczmy.
A dobra, czyli. Ale i tak jeden punkt prawie. Musimy jeszcze przejrzeć w szwalni, o co tutaj chodzi. No ale jestem naprawdę zdziwiony, co tu się w ogóle odwaliło. Te składniki są tanie, więc to się nawet będzie opłacało teraz kupować i samemu to robić. Widzę, że się nic nie pozmieniało. No, oni się coś chyba pomylili. Znaczy, może się nie pomylili, ale to jest użycie, jest dosyć dobrze tam przekalkulowane. Jeśli chodzi teraz, powiedzmy, do ceny, to miałoby sens, ale na dłuższą metę, no to będzie najlepsza rzecz do zarobku. Wiadomo, no musimy przerobić łodygę na nić, potem musimy nić na tkaninę, a potem możemy robić worek, tak? Tylko, że wtedy tkanina kosztuje 28, dwa skóry kosztuje 16, to mamy 44, a masz z tego 200. No to 5 razy tyle, prawie. Coś mi tu się w ogóle nie leży. O, zjedliśmy zatrute jedzenie prawie, ale... Easy, nie? W takim razie teraz ile się da lnu i jazda, nie? I stajemy się bogaczem w ciągu jednej pory roku. Tylko nie pamiętam, czy len można po prostu w wiosnę tylko? Jest len. Wiosna, lato. No, jedyne minus, że jest faktycznie w jedną porę roku, ale... Kurde. Tego tak dużo tam wypada wtedy. I niepotrzebnie tą kosę kupiliśmy. Wydaliśmy 1000 golda na kosę, której nie użyjemy. Nie uciekajcie, łoski, będzie dobrze. Ciekawe, jakie mamy zadania na tym, na tablicy. Mam nadzieję, że coś fajnego do wytworzenia, na przykład z miedzi. Byśmy fajnie sobie kasy zarobili. Z tych zadań, jeśli chodzi o dodanie za jakieś sprzęty, narzędzia, to dużo dają kasy. Tak dwa razy co najmniej wartość tego. Nie wiem, czy my kogoś możemy zrekrutować, czy 1800 nie potrzebowaliśmy. Nie wiem. No dobra, chodź gości na razie. A, nie możemy. Dobra, to zobaczymy, co tam za zadania mamy. A my też jeszcze buraki mamy do ogarnięcia. I tą miksturę musimy ogarnąć. Natychmiastowego odtrucia to sobie kupimy. Dobra, łyknijcie tej wody. A tu mamy oddać zadanie, znaczy ten kasę zapłacić. Królik, lis. Jesteśmy to w stanie zrobić. Dzik, wilk. O, mamy wszystko na polowanie, nie? Z jednej strony spoko, bo przyda nam się w takim razie skóra. I będziemy musieli w takim razie coś ciekawego zrobić. Ty nie mnie interesujesz, ty mnie interesujesz. To teraz tak, bo my mamy chyba nowy level w sprzedawaniu. No, nie no, bez jaj z tą kasą teraz, nie? Teraz możemy sobie kupić, gdzie to jest. O, 36 jest przy kupnie, ale to i tak się opłaci. I w takim razie teraz... Alianom nić też masz? Też masz. Mhm.
Ja bym poprosił od ciebie gościu Len w takim razie. Mało masz, no ale to trudno. Możemy wziąć od niego gnój, bo jest chyba tańszy. No dobra. A, bo już kasy nie mam. O kurde, wypieprzyłem wszystko. Nie, to tak nie możemy zostawić. Co ja mogę ci sprzedać? Mogę sprzedać ci buty na razie. Ewentualnie kamienne strzały. Co jeszcze mogę ci tu sprzedać? Mięso jest takie drogie. Dobra, no nic więcej już mu nie mogę sprzedać. Młotek, o. Dobra, stuwa mi chyba starczy. Choć wolałbym mieć większą pewność. Dobra, sprzedajmy te buty. Jak my stoimy z podkami na kondycję? 5 siły jest. Dobra. Dobra, teraz możemy wrócić sobie do wioski naszej. Przerobimy sobie podwórki rzeczy. Odłożymy sobie do jakiegoś naszego magazynku. Do kuźni, żeby nam tego nie zużywali. I będzie mega. O, ale ten sposób jest mega teraz na kasę. Kurde, no 150 czystego zarobku. Znaczy, no mniej, no bo tam jak sprzedajemy, no to mniej dostajemy. No ale co najmniej 3 razy tyle mamy. Nawet bez perków do handlu. Ja sobie zrobię zapis może. Możecie też dać znać, co myślicie w ogóle o tych workach, co oni tutaj wykminili. Ale wydaje mi się, że trochę ich poniosło. A już nie mam żadnych tych worków, nie? Tylko chciałem porównać ilość użyć, jaka tam jest. Ale wydaje mi się, że tam jest chyba też czterokrotna. Ale po zbiorach lnu 150, no to będziemy mieć bardzo dużo tego lnu. Wydaje mi się, że jakieś 150, gdzieś chyba 10 za jedno, to powiedzmy 1500 gdzieś będziemy mieli tego. Potem musimy to podzielić przez 5. Tu mamy 300, 300 nici, 300 tkaniny. 300 tkaniny to mamy 300 worków, to jest tak naprawdę 60 tysięcy. No w sprzedaży no to będzie jakieś 40 tysięcy. Wystarczy mieć do tego skóry trochę, czy tak naprawdę 600. Zabicie 10, nie, na 20 żubrów. I mamy tak naprawdę 42 tysiące pieniędzy. A jak masz wyższy poziom dyplomacji do sprzedawania, to już nawet jeszcze więcej. A, znowu mamy tego. A dobra, bo my tej skóry nie mamy. No na pewno będzie w takim razie trzeba i żubry upolować. Ten gnój, co mogłem sobie zostawić. Ile mamy tej skóry? No dobra, no to skórę sobie najwyżej sami potem przerobimy tam. Choć możemy gościowi dać, niech to przerabia. Nie rób 40 worków, uspokój się. W sumie po co my to mamy robić, jak on to może robić? Nie wiem, ile on tych worków zdąży tam machnąć. No powiedzmy, niech będzie 60%. Będziemy odblokować mu te schematy. Ale my możemy w ogóle to robić. No tak, to jest... O Boże. Nie to kupiłem. Tu miałem kupić. Ja mam nic? Nie mam. Dobra, to jeden miałem tylko kupić.
To ma robić. Dobra, tak, a to niech robi to fula. No i 6 worków dziennie. Kurde, no na takim małym levelu robi takie pieniądze, że to jest mózg rozwalony, nie? Po prostu. A, przeróbmy może ten gnój im tam, żeby mieli na te pole, im wystarczy wtedy. Gdzie to mamy? 64, no to będzie 100 ponad. A nam to szybciej pójdzie o wiele niż tamtemu. No, jak dla mnie to coś nie tak. Mi się wydaje, że oni będą to zmieniać, ale... No mam chociaż taką nadzieję, bo to tak trochę zepsuje tą grę. Przecież oni w sumie więcej płacą niż za miedziane rzeczy. O, tutaj orzeł, sowa, co to toaleta. A ta dziewczyna sobie sama robi pole. Z jednej strony spoko, bo najwyżej tam pomożemy. Dobra, teraz lecimy z tym nawozem. A, chyba paszę miałem kupić. Ale wydaje mi się, że tam gdzie są świnki, to też chyba możemy kupić. To najwyżej sobie tam podskoczymy wtedy. No, przerobimy jej ten nawóz bardzo szybko, w sumie jest to sekunda, no to w 2 minuty będziemy mieć zrobiony cały nawóz. No sobie będzie tu fajnie robić. W sumie nawozu starczy na te prawie całe pole. Bo braknie jest 20 tylko. To też nie będzie narzekała na to, że nie ma nawozu. No szybko to idzie. I co, w następnym odcinku musimy zapolować ostro, żeby tych worków też dużo wytworzyć. Potem sobie podejdziemy do miasta, sprzedamy, kupimy sobie na przykład wapno, a nie kupiliśmy tej mikstury. I może też zrobimy to zadanie z tym ogrem w kibelku. No komuś coś tu brakuje. Na pewno musimy skoczyć trochę miedzi wydobyć, a to najwyżej tak już na szybko skoczymy. Nawet nie będziemy mikstury na udźwig, tylko po prostu na siłę i walniemy parę razy kilofem. Żeby gościu też mógł przerabiać sobie te sztabki na spokojnie i levelować. Bo levelowanie jego jest bardzo ważne, tym bardziej w produkcji. Wydaje mi się, że on teraz będzie bardzo szybko też levelował przez to, że będzie robił tę kaninę linianą. Jej, level rolnictwa. Jeden czy dwa? Dwa. Niegwiszcz, bla bla bla. Trans. Ze sadów. Pozbierajmy sobie z sadów. Jeszcze nie mamy sadów, ale w sumie można by na niego robić, bo to też chyba fajna kasa będzie. O, coraz więcej już osób jest tutaj zbulwersowanych. Co to się dzieje? Ona tutaj nie zasiała czasem tego? Nie. Kto tu jest zbulwersowany? Co tu się ludzie dzieje? Później brak zasobów. Dobra. Wydobycie? Nie no. Właśnie. A nie no, w sumie tu se radzą. Tylko z tym jedzeniem jest kiepsko. Może będziemy musieli przerobić trochę jedzenia. Kurde, to tak na styk. Fajnie będzie w wodzie to nasiono. No to pewnie teraz, jak zaczniemy następny odcinek, to pójdziemy do tej kopalni, pozbieramy mu trochę tej miedzi, ewentualnie troszkę mu przerobimy. Żeby ta ikonka mi nie wyskakiwała, bo jest irytująca. Nie lubię, jak mi coś tam gdzieś w kącie ekranu wisi. W ogóle taki czarny pasek zrobili? Niebieski? Czarny. No potem pójdziemy polować, no mamy trochę tych zwierząt do upolowania. Z dzikiem wilkiem nie będzie żadnego problemu. Rolnik chyba też, te lisy może być tam trochę problem. Więc na pewno nam się jakieś miedziane rzeczy przydadzą, może włócznie miedzianą.
bo na lisa lepiej się włócznia sprawdza niż łuk, bo łukiem go nie potrafisz trafić. Ale wydaje mi się, że to tyle, moi drodzy. Odcinek był bardzo ciekawy. Dużo rzeczy się dowiedziałem w takim razie i na pewno powstanie jakiś poradnik do tego. Dzięki za oglądanie, jeśli ci się podobało, zostaw lajka, zostaw suba i do następnego. I daj znać odnośnie, co myślisz o tych workach, co oni tutaj w ogóle zrobili. Wydaje mi się, że ich poniosło, ale mi się może tylko wydawać. Dzięki za oglądanie, cześć!